No i witam. Podwójnie śmieszne, jak będziecie oglądać kogoś, kto w życiu nie dotykał krowy, a Przemek będzie musiał z niej wydoić szklankę mleka. Po wykonaniu czwartego challenge'u warto oglądać, bo ten piąty rozniesie. Jakie uczucie, ja pierdyka. Ej, nie da się normalnie przełykać. Czemu ja widzę dupę krowy? W momencie, jeżeli zdemaskuje cię nauczyciel, nie pozostanie ci nic innego, jak uciekać z tej klasy. Większy problem to jak za 10 minut nie wybiegnie Przemek ze szkoły, tylko podjedzie radiowóz. Miałem pokazać tutaj, czego potrafię. Czaja, wyłaź! Zapraszam. Nie p***. Co ty gadasz, stary? Ale stop, stop i jeszcze raz stop. Witam was bardzo serdecznie na tym materiale, ja osobiście, i najpierw może wytłumaczyłbym wam, o co w nim chodzi. Zapnijcie pasy, rozsiądźcie się wygodnie na kanapie, czy fotelu, czy gdziekolwiek siedzicie i przygotujcie się na naprawdę gruby odcinek. Ale odcinek, w którym o co tak naprawdę chodzi. Jest taki gość, Przemek Czaja. Wielu z was może go kojarzyć z mojego kanału, wielu z was może go też kojarzyć z jego kanału, bo przez jakiś czas go prowadzi. Przede wszystkim jest to u mnie gość, który był początkowo tylko i wyłącznie od tych szybkich dronów. To z nim te szybkie drony wprowadziłem na motoryzacyjnego YouTube'a. I to jest gość, który, słuchajcie, potrafi ze mną 2 dni nagrywać, spać po 3 godziny, później wrócić do domu na 2 godziny i pojechać ze mną na drugi koniec świata, żeby realizować dalej kolejny materiał, a po tym wszystkim wrócić do domu i przez tydzień go montować, praktycznie bez snu. Przemek jest mega zaangażowanym gościem w ten kanał i jest gościem, który naprawdę mega mi pomaga jakby w tym wszystkim, co my tutaj robimy. I kurde, chciałbym docenić cię, Przemku. Wiem, że to oglądasz, więc chcę ci po prostu powiedzieć, że świetnie mi się z tobą współpracuje. Postanowiłem cię docenić, ale nie może być byle jak. Kupiłem ci furę. Ona już jest dosłownie 500 metrów ode mnie, ale ty jeszcze o niczym nie wiesz. A musisz reprezentować nas jako Illegala. Musisz reprezentować Budda TV. Musisz reprezentować całą tą wspaniałą społeczność, którą robimy w należytym stylu. Więc przycisnąłem na grubo. Kupiłem ci furę za ponad 200 tysięcy złotych i już jutro ją dostaniesz. Pod warunkiem, że wykonasz 5 challenge'y, ale o tym wy i ty dowiecie się już za chwilę. Po kolei, Przemo od jakiegoś czasu jakby szykuje się do tego, że mam z nim do nagrania film niespodziankę, ale totalnie nie ma pojęcia, o co chodzi, coś tam dopytuje, coś tam zgaduje, ale tak naprawdę błądzi po masku. Na przykład 2 tygodnie temu wyglądało to tak. Następnego filmu nie mogę ci powiedzieć, jaki nagrywamy. Czemu mi nie możesz powiedzieć, jaki film nagrywać? Nie mogę. W sumie co, ja skok na bungee, luz, skok na spadochronie, luz. Ale wracając, przyjechało auto, przyjechało w środku nocy, przyjechało przywiezione lawetą prosto z Poznania. Zajebiście. Podoba mi się. Skoro wszystko jest sprawdzone, to wymyśliłem, że X3 dostanie kolor, który był na A45 AMG. Ludzie mega go chwalili, a X3 to taki samochód, który w czarnej satynie będzie się bardzo dobrze prezentował. Do tego ciemne szyby, ciemne lampy, czarne felgi i wyjdzie z tego naprawdę niezły bandzior, a do tego wszystkiego wiem, Przemku, że lubisz kolory czarno-białe, zwłaszcza na, nie wiem, fotografii, i że czarne samochody są najfajniejsze, białe samochody są najfajniejsze, więc ten zdecydowanie, jestem pewien na 100%, że ci się spodoba. Cała dupa oczywiście rozebrana, tak to trzeba właśnie okleić, czyli wszystko tutaj ściągnąć, lampy, zderzak i tak dalej, dopiero wtedy się to wszystko klei. Tu już jest w czerni, dach będzie za moment w czerni i ta część klapy też za moment idzie w czerni. Jeszcze jeden bardzo fajny patent tutaj wleci, a mianowicie wlepki. To jest wlepka na bak paliwa, a tutaj są wlepki created by Przemek Czaja. Ale one, zobaczcie, że są w tym samym kolorze, co jest Becia. I to wleci pod folię. Jak się na to naklei folię, to będzie taki napis w 3D. No zresztą za moment to zobaczycie. Czy to jest pies jedzący banana? Tak. Ja śmierdolę. Chyba tu będzie chyba najfajniej, tak od tej linii właśnie pod lusterkiem, bo to jest duże auto i na dole to zniknie, tak mi się wydaje. A jak tu damy, to nie, wyżej, wyżej, niżej, tak jak dawałeś przed chwilą. O. I teraz, Przemku, patrz na to. Ty koło swojego samochodu już stałeś, byłeś
już obok niego. Ty już go widziałeś, tylko nie masz pojęcia, że będzie on twój. A jakby tego było mało, to poszedłem jeszcze krok dalej, Przemysławie i wy wszyscy moi widzowie, a mianowicie już tydzień temu trzymałeś kluczyk do swojego samochodu w rękach. Wcisnąłem ci go przy okazji nagrywek z Maluchem, mówiąc, że fajny kluczyk i zobacz sobie. Patrz, jaki ładny kluczyk do M-ki. To jest jakiś inny niż był? Nie no, ładny kluczyk do M-ki. To jest do M4. No. Ale zmieniłeś? Nie, był oryginalnie taki. Nie, no to jest ten. No, o kurde, ciężki. Wróćmy jednak na ziemię. Jest 16 listopada, godziny późno wieczorne. Właśnie wróciliśmy z dwudniowego wyjazdu na tor. No i co? Jutro czeka cię mega aktywny dzień, a ja już teraz poinformuję cię, że o 7 rano musisz odebrać telefon. Zwijasz i jutro do ciebie dzwonię. O 7 bądź gotowy. O 7 dzwonię. Pierwszą rzeczą. Tą pierwszą rzecz zrób, nie zastanawiaj się dlaczego, a jak przyjedziesz, a chwilę ci to zajmie, to... Jak mi chwilę zajmie, jak już gadałem? Dobra, mniejsza, zobaczysz jutro i wtedy cię wtajemniczę, dlaczego ci się cały dzień zepnie i opłaci. Nara! Kurde, jest 7 rano, 6:59 dokładnie. To był challenge również dla mnie, bo musiałem wstać. Pierwszy challenge dla Przemka. Skoro ma wrócić po południu samochodem, no to po co miałby przyjechać swoim samochodem? Musi przyjechać komunikacją miejską, ale ma do mnie 56 km ze swojego domu, które normalnie pokonuje w okolicy godziny 10, godziny 20 samochodem. Mało tego wszystkiego, dodatkowe utrudnienie jest takie, że moi kochani, my dzisiaj po południu wyjeżdżamy do Pragi i on zabiera cały sprzęt i rzeczy na 2 dni, więc będzie podwójnie śmiesznie. Dzwonię do niego. Halo? No i witam. No witam. Tak jak mówiłem wczoraj, pierwszy challenge, nie wnikaj dlaczego. Wiem, że będzie ciężko, gdyż masz do mnie 56 km, które pokonujesz zazwyczaj w ciągu godziny 10 samochodem. No. Z całym pakunkiem, którym jedziemy do Pragi, z całym sprzętem. Musisz przyjechać do mnie komunikacją miejską. Jak komunikacją miejską? Przecież ja nigdy nie jechałem z żadnym pulsem ani niczym, co ty pierdzielisz do mnie. No i to jest, mój kochany, pierwsza sprawa. Musisz przyjechać do mnie komunikacją miejską. Skorzystać sobie możesz z jakich chcesz tam aplikacji na telefonie, z pomocy tamtejszych, może ci mama podpowie. W każdym razie musisz przyjechać do mnie komunikacją miejską. Mało tego wszystkiego, teraz na filmie będzie przebijane to, co ty nagrywasz z tej trasy, z GoPro albo z telefonu. Mordo, ale ja mam tą swoją wielką walizkę, ten plecak taki, wiesz, 10 kg z tymi dronami i mam tą taką na uchwycie drony, że tak, wiesz, w tej torbie są, tak, że będzie je widać. Tak. No nikt nie mówił, że będzie łatwo, no ale... Ale co ty, ale chłopie, tu nie jeżdżą tak busy, wiesz, że co chwilę, tu w ogóle miejsca nie ma rano, co ty to gadasz, chłopie? Na przystanek autobusowy może cię ktoś podrzucić, no. Ale przystanek to ja mam, tu chodzi o to, że tu miejsca nie ma w autobusie. No tak. A ja tam wejdę z walizką, chłopie. No tak. Mam do ciebie pod chatę dojechać? Masz dojechać do mnie pod chatę, no. U mnie spod chaty też ewentualnie cię odbiorę. Dzisiejszy dzień będzie ciężki, ale no powiem ci więcej szczegółów jak przyjedziesz. Dobra, jest 7:02, dawaj jak najszybciej. Jak tylko się zorientujesz, o której będziesz, to mi dzwoń. Albo pisz, bo ja idę spać. Dobra, tylko tu nie ma wszędzie zasięgu, więc nie wiem. Działaj, gadaj z mamą jak masz to zrobić. To jest pierwszy challenge. No nie, ja myślałem, że to będzie inaczej wyglądało. Sobie odespałem na luziku. Chodźcie, wypuszczę was na zewnątrz. A jak idzie Przemkowi, to nie wiem, a jak mawia klasyk, to nie wiem, lecz się domyślam. Powiem wam, że już trochę jedzie, bo już 2,5 godziny od momentu, kiedy zadzwoniłem. No i moi kochani, wracając do sedna, on dzisiaj będzie miał 5 challenge'y do wykonania, żeby zgarnąć swoją furę. Fura jest już totalnie gotowa, chłopaki już ją okleili, wszystko zostało pomalowane, przygotowane. Ostatnie teraz właśnie graweruje się dla niego indywidualnie kluczyk. 5 challenge'y. Pierwszy to właśnie ten, że musi od siebie te 56 km bodajże przyjechać, moi kochani, autobusem, komunikacją miejską. Numer 1.
Druga sprawa, zauważyłem, że Przemek, odkąd współpracujemy, praktycznie nigdy nie zamawia ostrego burgera, ostrych frytek. Tutaj pójdziemy w totalną skrajność, a mianowicie kieliszek. Ale tabasco do tego wszystkiego w wersji hot. To tak na rozgrzanie i na początek. Bo później przyjdzie do zrobienia mu już coś nietypowego. No, challenge numer 3 jest dla nas mega zabawny i wiem, że wielu z was umie to robić, więc będzie dla was podwójnie śmieszne, jak będziecie oglądać kogoś, kto w życiu nie dotykał krowy, a Przemek będzie musiał z niej wydoić szklankę mleka. Challenge numer 3, dojenie krowy. Challenge numer 4. Przemek zaczyna coś ostatnio gadać o tatuażach, tatuażach związanych z dronami, czyli właśnie z jego największą pasją i tak dalej, ale jakoś nie jest zdecydowany. Ja mu w tym pomogę i zabiorę go, ale z zasłoniętymi oczami. On wybierze jedynie miejsce, wydziaramy i dopiero odsłonimy mu oczy, a wierzcie mi, że zobaczy tam do tego wszystkiego niespodziankę. No i challenge numer 5 to jest już wisienka na torcie. To jest challenge, który ja osobiście nie wiem, czy bym wykonał, ale wiem, że Przemek się za to weźmie, a do tego wszystkiego, że będzie tam wpyte śmiesznie. Więc dowiecie się o nim na samym końcu. Razem z Przemkiem po wykonaniu 4 challenge'u wierzcie mi, że warto oglądać i nie przewijać, bo ten 5 rozniesie. A po 5 challenge'u, jak wszystkie wykona, no to nie pozostaje nic innego jak jego reakcja na to, że dostaje BMW X3. Gdzie on jest? Jedzie już 3,5 godziny. Halo. Gdzie ty jesteś? No, w chuzie. To za ile będziesz? 10 minut? Nie! Przyjechał! 10:38, 3 godziny 38 minut. Siemano. Stary, 3 godziny 40 minut. Przyjechałbym tu 3 razy samochodem. Ale powiem ci, że git tą komunikacją, da się jechać tanio, za 15 do tego przyjechałem. No z tym jest beka, bo nie miałem ręki, nie? I kurwa, nie dało w ogóle... Dobra, uratujemy cię, nie musisz z tym iść. Do mnie, do domu stąd jest 600 metrów. Nie musisz iść, jesteśmy furą. No. Pakuj do fury i przewijam ci resztę. Co to w ogóle jest? Czemu ja nie jestem operatorem? Siemano. Przemek. Zapraszam, Przemku. Tu nic nie ma. Nikt nie zaatakował. Ogólnie tak, możesz rozebrać kurtkę, bo na pewno ci będzie gorąco. No. I mam dobrą i złą wiadomość. Zacznę od dobrej. No. Wykonałeś już pierwszy challenge. Tak. Było nim przyjechanie komunikacją miejską, więc zaliczone. Zła jest taka, no, że przed tobą dziś jeszcze 4 inne. Komunikacje? Nie, 4 inne challenge. No. Jak je wszystkie wykonasz, powtarzam to tylko raz, to wierz mi, że ci się opłaci. Na 100%. Więc jak będziesz je wykonywał i się będziesz zastanawiał, czy warto, to ja ci obiecuję, a z rozmachem działamy grubym, że warto. Więc przechodzimy, moi kochani, do challenge'u numer 2. Ja wiem, Przemku, że ty nigdy nie zamawiasz ostrego burgera, nigdy nie zamawiasz ostrych frytek. Nie. A dzisiaj będzie ostro fest. Nie, wiem. Do tego wszystkiego jest jeszcze wersja hot, jakaś bardziej podkręcona. Nie wiem, ile ma tych, jak to się mówi, skowili, ale dodatkowe utrudnienie tego challenge'u jest takie, że ja biorę stoper w rękę i dość, że musisz wypić ten kieliszek, to przez 5 sekund na stoperze musisz utrzymać to w gębie. No, ale to jest tylko taka kapka, nie? To jest tak tak ostre, że czy co? Czy całe to? Kieliszek. Cały kieliszek? Tak, jak Jasiu kiedyś. Tak, polecam. A to nie jest tak, że mi się coś stanie jak na cały kieliszek? To nie powinien być tylko tak, tego malutko? Nie. To nie jest taki sos, jaki planowaliśmy. A planowaliśmy, że będzie... Dobra, ale to czym to się przepija? To się... Przez minutę nie możesz nic przepić. O. No bo taki jest challenge. Tak samo miał Jasiu. Nie, ale nie, bo ja nie mówię, serio, ja nienawidzę ostrego, przecież to nawet później. Ja też. Ale wierz mi, że to jest na rozgrzewkę, nie? Dobra, no ale to czekaj, napiję się tego i co? Mam trzymać to. 5 sekund, ja ci powiem kiedy i możesz przełknąć. No wypluj chyba. Nie, przełknąć. Musisz przełknąć. No to... A potem co mam, potem mogę tu zjebać? Przez minutę nic nie możesz, a później dam ci mleko na uratowanie. Bo to mleko ratuje. Uwaga, challenge numer 2, zaczynamy. Raz, 2, 3, 4. 5, możesz połknąć. O cholera jasna. Jakie uczucie, ja pierdyka. Nie da się normalnie przełykać. Jeszcze 30 sekund i dostaniesz mleko. Ale mleko nie uratuje sytuacji tak na zero. No. O stary, ja nie wiem, co jest takie uczucie. Ej, nawet jak ja to wciągam, ten zapach z kieliszka, to czuć tutaj w powietrzu taki mocny zapach papryki ostry, nie? Tak bym cię odbijać jeszcze, żeby się nie zrzekł. Zrzekał zaraz. Czerwony.
5, 4, 3, 2, 1. Mleko trochę pomoże. O kurde, ale to się normalnie aż tak nie wiem co się dzieje. I dalej piecze. I to dalej piecze. Nie, tylko mówię, że jest trochę niedobrze, normalnie nie chcę, wiesz. Ale mi się gorąco zrobiło. Jak ja muszę wyglądać? Już mi normalnie łzawią oczy. Jeszcze nie jesteś czerwony, ale łzawią. No zrób zoom na oczy. No ma łzy w oczy. Dobra panie, dawaj. Challenge numer 2 zaliczony, tak jest? No to dwójeczka zaliczona. Moi kochani, przenosimy się na trójeczkę. Musimy przejechać pół godziny od chaty. I na miejscu dowiesz się co to będzie. Jak chcesz, to ci przelejemy mleka do jakiejś butelki, żebyś na trasie. No weź mleka, ja sobie idę jeszcze tak rębę. Albo weź sobie karton, no. Dobra, dzwonię po challenge numer 2. Poinformować, że będziemy za 36 minut na miejscu. Drugi jest śmieszny. Nic cię nie będzie boleć. Znaczy, no, zależy jak ci pójdzie. Serio. No, nam pokazuje GPS 36 minut. Dobra, no to jedziemy. Wy nie czujecie tego zapachu, ale my czujemy, że jesteśmy na prawdziwej polskiej wsi. Dzień dobry. Przemuś. Challenge numer 3. Czemu ja widzę dupę krowy? Przemuś. Widzisz dupę krowy? Fajnie pachnie, nie? Bo musisz ją wydoić. Pierdzieli. Co ty gadasz do mnie? Ja się boję podejść do krowy, tak. Ale podejdziesz z panem, który się na tym zna. No. Ponieważ jeżeli zrobisz to nieumiejętnie, krowa może się spłoszyć, może cię kopnąć, może ci zrobić krzywdę. Jest z nami pan, który się na tym zna, a ty musisz wydoić szklankę mleka. Zanim Przemo na dobre rozpocznie grę o auto, to mam dla was drobne ogłoszenie duszpasterskie. Auto takie jak kupiłem Przemkowi, również tańsze i droższe auta, warto zweryfikować sobie za pomocą Car Vertical. Wystarczy wam VIN pojazdu, który chcecie kupić, lub auto, które nie wiem, macie i chcecie sprawdzić jego historię, to też VIN wam wystarczy. Na przykład na ekranie widzicie roztrzaskane BMW, takie samo jak dla Przemka, tylko że po solidnym dzwonie. Takie zdjęcia można zobaczyć zamawiając raport. Dowiedzieć się można również, czy przebieg nie jest cofnięty, skąd pochodzi auto i szereg innych informacji. Raport do drogich raczej nie należy, a może pomóc oszczędzić sporo czasu, ale i pieniędzy oraz nerwów. Pierwszy link w opisie, ale to po filmie, bo teraz łapcie popcorn w łapę i nie mrugajcie, bo zaczyna się zabawa. Zapraszam więc do środka i jeszcze takie jedno pytanie. Wczoraj byliśmy na torze, pamiętasz co cię zapytałem? Czy doiłem kiedyś krowę chyba coś takiego tak. było. Kuźwa. I mogę powiedzieć, że co, że doiłem, to wtedy, wtedy bym nie doił. Można pogłaskać? Nie, nie, nie. Damy radę na luzie. Pani mu pokaże jak. Chodź tu poza mnie. Ona mnie musiała wąchać, żeby... Nie, pogłaskaj ją, tak? Krówko, tak. Będę cię doił. No i schylaj się. Pogłaskaj się tak? Daj mi to. O. To. O, i to mogę jak złapać? No, złap tak ładnie. I naciskaj. To mocno? No. No i to. O. Się zdenerwuje? Nie chcę za mocno. Nie wiem jak to można maksymalnie. To tak jakby one są wszystkie podłączone do jednego zbiornika? Nie, każda osobno. Czy każda osobno? I przeciskaj na dole. Ciąg z góry i przyciskaj. A, dobra. O, coś takiego. Hmm? No, teraz to leci. O kurde. Tak, proszę państwa, doi się krowy. No dobra, faktycznie z tego leci dużo. Chyba tyle. Dobra, ale tu już chyba nie będziemy męczyć. Jest tak cel, zobacz. To teraz jeszcze do szklaneczki i co? Piczko. Nie no, piczko to chyba nie. A po coś wydoił? Już mleka to popiłem na poprzednim challenge'u. Przemo, challenge numer 3. Akceptujesz? Zaliczony. Dobrze. Zdecydowanie w tym garnku. Ten garnek jest duży, więc tego nie widać, tak. Jest szklanka mleka. Lecimy z numerem 4, zostały ci jeszcze tylko 2. Dlaczego to idealna nagrywki, nie? Super jest. Dobry humor, fajna pogoda. To tak żyć. Nie wiem, Kamil jest podejrzanie wesoły. To jest od rana, ale teraz jest bardzo wesoły. Poczekaj na nas, no. Nie może doczekać, żeby mi... Zostańmy. Co? Już wiesz, czy jeszcze nie? Nie. Adwokacko? Na samym dole jest co innego napisane, ośle. Nie. Co z tatuażem będziemy robić? Zaraz się ja sobie nie zrobię tatuażu, ani nikomu nie będę nic zrobił. Ani będziesz ten. Dziarał sobie oczy. Wiesz jak robią grypsy w więzieniu? Nie, jak robią moje. Jak? To są jakieś grypsy. Ale to robią mnie, nie takimi maszynami, tylko... Dziarają sobie oczy. Tak. Wtedy na mieście wiedzą, że to gryps, nie? No i co robią grypsy? Nie no, aż tak to nie. Przemuszu, witam cię w czwartym challenge'u. To jest Bartek.
Poznaj Bartka. Jestem dzisiaj twoim oprawcą najprawdopodobniej. Ja wymyśliłem małe, ale ty wybierzesz miejsce, żeby nie było, że ja ci gdzieś zrobię, gdzieś się nie będzie podobał. Co, że ja sobie mam zrobić tatuaż? Ale malutki. Pierdzieli. Który ja wymyśliłem. Jest minimalistyczny. Ale czekaj, to ty wymyśliłeś tatuaż. Tak. A kiedyś mi coś mówiłeś na temat tatuażu, więc nie zrobiłem tego jakoś tak, wiesz, z głowy nie wymyśliłem, tylko wręcz przeciwnie, to ty mi powiedziałeś, co byś chciał mieć. Co ja ci powiem? Ja ci nie pamiętam, co ja cały czas coś zmieniam zdanie i w ogóle to już mogło być w ogóle, albo coś dla jaj powiedziałem. Ale ja nie mam żadnego tatuażu, ani nic, to właśnie... Ale jak już zrobisz pierwszy... Wiem, to potem podobno leci. Leci po kolei. Ale nie, no, ja chciałem mieć pierwszy, tylko to nie byłem gotowy tak w najbliższym czasie na to w ogóle, nie? No to ci pomogłem. Ale ty wybierasz miejsce. No, dobra, ale to... Ja ci podpowiem, że będzie wielkości większy jak 5 złotówka taki. Dobra, ale to czy go nie zobaczę, dopóki go co, nie zrobimy? Nie zobaczysz go, dopóki go nie zrobimy? Nie, no za mocno na pierwszy tatuaż, tak. No tak to sobie można jak... Czyli ile osób tak zrobiło pierwszy tatuaż? Słuchaj, obracam dłonie, szyję, twarz, reszta może być. Żebro może. Nie, no to chyba gdzieś ta żebrówka gdzieś tutaj można? Spoko, to łydka spoko. Na łydce będzie dobrze spoko. Siedzieć, no. To co wymyśliłem na łydce będzie fajnie. Ja w ogóle na samym początku pomyślałem o łydce. To jest fajny motyw na łydkę. Generalnie dobrze to będzie wyglądać. Tyle ci mogę powiedzieć. Tyle ci mogę zdradzić na ten moment. Dobra, szczegaj kurtkę i wybierasz łydkę? Ja pierdykam. Łyska, prawą czy lewą? Prawą. Prawą łyska. Nie wiem, ja w ogóle nie można, bo jest tak jakby nie ten. Słuchaj, wszędzie można tak naprawdę. No, ja bym ci proponował może gdzieś nad Achillesem, no. Dobra, to tutaj mi się wydaje, tak? Że tak chcę. No, no i spoko. Jest bardzo git, jest troszeczkę większe niż 2 5-złotówki. Rzeczywiście. Ale dzięki temu to ładnie wygląda. No i tu jest jeszcze jedna niespodzianka. Ale to zobaczy Przemo jak. Stanie. Ja nawet nie widziałem nigdy na żywo, jak komuś robią tatuaż. Ja nawet nie wiem, jak to jakby wygląda. Nie zobaczysz. Nie zobaczę i będę miał tatuaż i nie zobaczę. Oczywiście fragment kocham mamę, tatę i Buddę będzie zarzucony tylko i wyłącznie czarną henną, ale w momencie, kiedy on zobaczy prawdziwy tatuaż i to będzie wyglądało też jak prawdziwy tatuaż, do tego wszystkiego będzie czuł, że ktoś mu robił prawdziwy tatuaż, no to będzie pewien, że ma wydzierane kocham mamę, tatę i Buddę. Dopiero na końcu zmyjemy mu tą hennę i zostanie tylko prawdziwa dziarka. Domyślasz się? Co masz? Nie, no gdzie? Nie mam gdzie, nawet nie wiedziałem, że to tatuaż. Nie spodziewałem się napisu. Jakiego napisu? Ja sobie robisz, a nie masz żadnego napisu. Jakiś mały, minimalistyczny tam musi być tatuażyk, a nie. A tam jakiś kurde napis na pół nogi faktycznie. Gotowe, ja, tak? Ja jestem gotowy, więc jeżeli wy też... Ja nie wiem, czy jestem gotowy. No to Przemuś, uwaga. 3, 2, 1. No czekaj, ja się boję się na to popatrzeć. Zostań sobie i w lustrze. Jak, żeby pierwsze zobaczyć w lustrze? Tak, no pierwsze sobie w lustrze zobacz. Powiem tak, z kimkolwiek bym tu nie przyszedł, to bym sobie takiego tatuażu nie zrobił na takiej zasadzie. W związku z tym, że robiłem jakieś rzeczy od kuźwa roku, to będzie fajna pamiątka i mi się będzie zawsze z tym kojarzyło. I teraz pytanie, czy ta pamiątka fajnie wygląda. Uwaga. O kurde, ale tylko jest wielki jak cholera. Ale czy to jestem ja w goglach, kurde, od drona? No. Zajebiście. Czekaj, co tam pisze? Jak to przeczytać? Przeczytać ci? No. Kocham mamę, tatę i Buddę. Nie, czekaj. To jest faktycznie. Kocham mamę, tatę i Buddę. Ja pierdykam. Ej, ale wygląda zajebiście. A napisy się nie spodziewałem za cholery. Ale nie, napis jest, czekaj, napis jest pewnie nieprawdziwy. Napis jest nieprawdziwy. Ale sam tatuaż zajebisty. To miało być generalnie moje logo w ogóle. Coś takiego, no. I mi nikt tego nie potrafił. Bartek to wczoraj namalował. I mi nikt tego nie potrafił zaprojektować, a teraz mam to na nas jako tatuaż. I kochasz mamę, tatę i Buddę. I kocham mamę, tatę i Buddę. Nie no, reszta napisu, ale że się skapnął. Dobra, myślałem, że nie będziesz miał pojęcia, dziękuję, że jest ten. I że dopiero ja ci powiem, wielkie, że mam nadzieję, że się będzie dobrze. I Grażynka za pomysł oczywiście. Ej kurde. Mówiłem, że będzie kozak. Jest kozak. Przemuś,
Zrobiłeś dziarkę. Dziarkę zrobiłem, no i teraz jestem Jesteś zestrany. Zadowolony? Jestem zadowolony, ale jestem zestrany na tą piątą rzecz, bo kurde, widzę, że lecimy po grubych. Coraz po tematach grubych. I... Powiem ci, że tej piątej rzeczy nie wiedzą nawet widzowie. Zdradziłem im cztery rzeczy, które zrobisz z góry, przed samym wstępem do materiału. Ale ta piąta rzecz wymaga pojechania w jeszcze jedno miejsce. Nasz challenge zaczyna się za 45 minut. No. To już może coś zdradzić. No. I moi kochani, musimy najpierw pojechać do pewnego sklepu. Więc zapraszam, Przemusiu. Wy już będziecie wiedzieć. Pozdrawiam chłopaków swoją drogą bardzo serdecznie. No i pewnie się już domyślacie, co wymyśliliśmy, a jak się nie domyślacie, no to dosłownie za sekundkę się dowiecie. A ty, Przemuś, chodź, dowiesz się już teraz. To są atrybuty każdego pilnego ucznia. No. Znajdujemy się pod liceum, w którym chodziliśmy do szkoły razem z Grażyną. I co? Liceum jest tam, tu masz dwa długopisy. Zdejmiesz sobie kurtkę. Za 15 minut zaczyna się twoja lekcja, na której musisz być. Jaka lekcja? Lekcja... Nie wiemy jeszcze jaka, bo to ty sobie wybierzesz. Challenge numer 5, moi kochani, ten, o którym wam nie powiedziałem. Przemek wbija do naszego byłego liceum. W związku z tym, że ma takiego oto pięknego baby face'a i wygląda na mniej niż ma, wybiera sobie klasę, która stoi przed klasą na przerwie. I z tymi oto pięknymi atrybutami, pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie na czele z Minimajkiem, siadasz sobie w ławce i spędzasz, tak jak kiedyś sobie spędzałeś. Na lekcji, w szkole. Mało tego wszystkiego, poczekaj jeszcze, to nie koniec. Musisz się zgłosić do odpowiedzi i nagrać to telefonem. W momencie, jeżeli zdemaskuje cię nauczyciel, pytaliśmy, czy masz zawiązane buty. Nie pozostanie ci nic innego, jak uciekać z tej klasy i uciec ze szkoły. Ale jak jest? Co? To jest liceum, tak? Tak. Czyli dobra, czyli... Ja bym zrobiła Przemek tak. 14.00 zaczęła się lekcja, trwa do 14.45, czyli jeszcze 20 minut. Za 20 minut zaczyna się 5-minutowa przerwa, podczas której musisz wejść na pierwsze, drugie lub trzecie piętro, wybrać klasę, która stoi przed, wtopić się w tłum i wejść do klasy. No dobra, ale jeśli będą pytać, kim jestem, to... Nie będą pytać, kim jesteś. Ale to mogę tak jakby, a mogę powiedzieć... Że jesteś na wymusie. A jakby cię ja bym zrobiła tak, że jakby cię babka przyłapała i zapyta, co ty robisz, to zapytaj wcześniej, w jakiej klasie jesteś i wtedy jej powiesz, że jesteś nowy. I że widocznie pomyliłeś klasy i że szukasz na przykład trzeciej F, a to była trzecia A. Dyrektorki to zaprowadzi. Musisz wtedy uciekać. No to musisz uciec z korytarzem na dół. Ale a tu mnie wpuszczasz, to nie ma tak, że stoi tak. Zrobimy tak, że no jest portiernia, ale będą wychodzić ci, którzy skończyli lekcję. No. A ty w tym momencie wejdziesz. A jeśli mnie zapyta, to powiedziesz, że jesteś z drugiej F, tylko na pewniaku. Challenge jest taki, że musisz to zrobić. Co sobie wymyślisz i jak będziesz gadać, to jest twoje zmartwienie. To jest ostatni challenge i po nim przechodzimy do nagrody głównej w tym programu. Żebym ja na posterunku nie skończył zamiast kuźwa. Na nagrodzie głównej? Nie, za to się nie kończy na posterunku. Nie, no, ale tylko musisz uciec. Nie mów, że nagrywasz z Kamilem, bo wtedy się może. Tak, tak, jak powiesz, że nagrywasz ze mną, to wtedy zdecydowanie może być jednak na posterunku, bo ja w tej szkole to już swoje nawywijałem. Ja nie wyglądam, jakbym w ogóle do liceum przyszedł, co mam dwa zeszyty ekipy. Ja tak chodziłem. Co, tak? Z dwoma długopisami. Ale popatrz, jaki masz zeszyt, to nie jest tyle zeszyt. No ty bardziej mnie nie wpuszczą. Oczywiście, że cię wpuszczą. Ja tak chodziłem do tej szkoły. Dlatego mnie z niej wyrzucili. Myślę, że już może zacząć działać. Większe prawdopodobieństwo jest, że pani na portierni nie będzie w czasie teraz, kiedy się lekcja kończy, bo na przykład sobie parzą herbatę albo coś. Wejdź na pewniaku, daj mi kurtkę, czapkę. Jak już będziesz na korytarzu, no to już zacznij nam relacjonować, tylko pamiętaj, że musisz na pewniaku. Tak, wiem, tak. Tą bezczelnością wiem. Najbardziej wygrasz. No, w zasadzie bez zająknięcia, jestem z tej istej. Chodzimy, jak jeszcze czapkę obejdziesz. Spróbuj sobie kolegów znaleźć w ciągu przejść. No. Normalnie zagadaj. No. Ej, chłopaki, latacie dronami, coś to? No mam ciary 2 minuty temu. Że z buddą coś tam działa. Na buddę nagrywam do Tylko nie za głośno, żeby nauczyciele nie słyszeli. Dobra. Dobra, no to co? Wbijamy, nie? Challenge numer 5. Czas. Start. Dobra, jestem w środku, stoję sobie przy jakiś automatach i udaję, że sobie coś zamawiam. Mają jeszcze lekcje, zaraz pewnie będzie przerwa. Spróbuję się wkręcić do stresa, mam... Słyszę, jak się pakują ludzie, więc chyba zaraz będzie dzwonek. Właśnie zadzwonił dzwonek. Rzeczywiście, 14.50 punktualnie, nic się nie zmieniło. A my siedzimy przed szkołą jak kryminalni, normalnie w RS-trójce. Cztery osoby i czekamy. Spodziewamy się, że zaraz minie 10-15 minut, a Przemo wybiegnie. A za nim baba z miotłą albo coś w tym stylu. Nie chcę też do niego dzwonić, ani do niego nie piszę, żeby nie spoilerować, co u niego się dzieje. Czekam tylko, aż normalnie wybiegnie w popłochu. Jak on się zgłosi do tej odpowiedzi i on to jeszcze nagra, to jest królem świata. Nie mogę znaleźć klasy, w której nie ma nauczyciela. W każdej klasie siedzi jakiś nauczyciel. Spróbujemy piętro wyżej.
chyba mam upatrzoną klasę, której nie ma nauczyciela. No i spróbuję tam wbić, a tylko poczekam, aż przerwa się skończy, żeby nikt nie zadawał głupich pytań podczas przerwy, tylko żeby zaczęła się lekcja, wszyscy już siedzieli na miejscach i wtedy coś ogarnę. Większy problem to jak za 10 minut nie wybiegnie Przemek ze szkoły, tylko podjedzie radiowóz. Sorry, która jesteście klasa? Druga D. Druga D, bo właśnie się chyba kurde przepisałem. Co was, kim macie teraz? Gdzie mogło sobie trafić? To mi się coś strafowo trafiło. No właśnie, prawdopodobnie tak, bo się kurde przepisałem. Cześć, Michał. Michał, cześć. Wiesz co, ja jestem ze... kurde, ze... dokładnie. To jest taka wieś w ogóle obok Krakowa. A tak chodziłeś do szkoły? Nie, nie chodziłem. I tak na co dzień kurde pracuję, tylko ja z was buddą, takim youtuberem. Jestem jego operatorem. Jesteś operator? No. O kurde. To dron lekki, no. Ostatnia lekcja, to żeś się wyrobił. Co to jest operator? PP. No i to facet czy pani jako? Facet! Właśnie, będziesz argumenty! O, nie, lepiej się nie odzywajcie. Co tam ostatnio było ciekawego? Konsument, czyli król rynku. Podstawy przedsiębiorczości. Ogarniemy, no ludzie. I kartkóweczka, tak? Ile minut? Nie wiem, 20 minut kartkówki. Damy radę, ale myślę, że nie dojdzie do kartkówki, tylko zgłoszę się do odpowiedzi. No to dobra, imię, nazwisko, czyli jestem Michał. Która to jest klasa? Druga D. Druga D. Dobra, chyba że napiszemy tą kartkówkę w ogóle, kurde. Może dostanę piątkę. Ej, gość tam jest już 10 minut, już minęło. Dalej nie wylazł. I dalej nie ma radiowozu. 25 minuta właśnie mija, czyli już jest w ponad połowie lekcji, więc piszę mu SMS-a. Wyłaź tej klasy, bo challenge niezaliczony. Będzie. Niech wyjdzie, kurde, to już niepokojąco długo trwa. Czaja, wyłaź! Rakieta! Przepraszam, muszę mieć pytanie? Bo kurczę, ja tu jestem nowy, bo się dopiero przepisałem ze szkoły i wiem, że coś miałem zdawać na poprzedniej lekcji i miałem się zgłosić do odpowiedzi. I nie wiem, czy pan pamięta, z czego to było, ale mi się wydaje, że kurde, z działu gimnastyki i chyba coś miałem zdawać na rękach. Nie wiem, czy co, nie wiem. I miałem naprawdę, miałem pokazać tutaj, że potrafię chodzić. No i właśnie nie wiem, czy to jest na zaliczenie, czy będzie to jakaś ocena dobra? To nie do niu pana miałem. Cyrk, dobrze? No to przecież to, co robisz, to jest żałos. A kurczę, to chyba pomyliłem klasę w takim razie, to przepraszam bardzo. Chyba nie u tej pani. Do widzenia. Dobra, teraz trzeba spać. Mamy uciekać, czy co? Mamy uciekać? Zamiast zgłosić się do odpowiedzi, to się zgłosiłem i potem stanąłem na rękach na środku klasy. Ale czy pani się zgłosiłem, to kartkówkę napisałem. Miałem pokazać tutaj, że potrafię. Nie pajacy. To nie do niu pana miałem. I wyszedł. Nie no, moje kochanie, jest zaliczone w chuj. Nie wysyłaj tego nigdzie, to będzie dopiero premiera na filmie. I jedziemy w takim razie po nagrodę. Wszystkie 5 challenge zostało zaliczone. Zesrałem się prawie. Ja też. Mamy taśmę, zaklejamy gały. No. To damy tu. Chodź, Przemuś. Daj Grażynce rączkę. Idźcie. To jest moment, w którym Przemuś... A zresztą zaraz tam. No ale co będzie? Ale co będzie? No co tam jest? Zdoj***y samochodzik, no! Ja mogę jechać! Czaja! Właśnie, coś tam stuka w tym moim Nissanie ostatnio, ale ty będzie zajebiście. Mogę się też? Kurde, super. Zrobiłeś 5 challenge'y, myśląc, że nie wiadomo co cię czeka, w rzeczywistości dostajesz samochodzik, który sobie postawisz z boku. Nie, tak na poważnie to wstawaj. No. I Przemuś. No. Zajebiście mi się z tobą współpracuje. No. I k***a, naprawdę jestem ci mega wdzięczny, ile mi pomagasz w kanale. I stary, myślę, że będziesz zadowolony, nie? To taki troszeczkę krok milowy do przodu. Zapraszam. No nie p***. Mówię absolutnie poważnie, stary. No nie p***.
Co ty gadasz, stary? Mówiłem, że się będzie opłacać zrobić 5-letni. Co ty gadasz? FTV. Ja pierdykam. Dzięki. Dziękuję wszystkim, za to podziękuję. Ej. Co? Stary, jakby tego wszystkiego było mało. Ej, co ty, furę mi kupiłeś? To patrz, jaki kluczyk. Też stary wygrawerowany, który mówi, do czego to kluczyk. Ej, co ty gadasz? Ej, to jest przepiękne. Patrz tu. Ale tu ma wszędzie w ogóle ten właśnie. Po to mi było potrzebne, żebyś to wymyślił, nie? Co chcesz mieć napisane. Ja ci powiedziałem, że mi to jest potrzebne do filmu, a w rzeczywistości wcale mi to nie było potrzebne do filmu, tylko żeby wkleić to pod folię, żebyś miał takie w 3D. Ej, stary, ale przecież to jest... Ile to kosztuje taka mura? Mało tego wszystkiego. Mindfuck będziesz miał dopiero, jak będziesz oglądał ten film. Teraz ci jedną ciekawostkę z filmu zdradzę, którą zobaczysz. Ty już widziałeś tą furę. Mogłem widzieć, bo ja jak nie wiem, składaliśmy jak... tutaj jakiś film, jak składaliśmy białą S13, to ta fura stała tutaj rozebrana, a Damian przy niej grzebał ją oklejał. A ty stałeś obok, ja wtedy wziąłem od ciebie kamerę i mówiłem, czekaj, chcę sobie coś nagrać. I nagrałem ciebie i BM-kę twoją nową. Co ty pierdzielisz, że to tak było? Nie wiedząc, że przy niej stoisz, nie? Ej, ale ty... Rodku jest mega dobrana. O kurde. Nie wiem, co mam powiedzieć. Nie no, w środku jest sztosem bez. Z wyposażeniem ma praktycznie wszystko, łącznie z tym, że wczoraj przyjechał gość od Damiana, który odblokował ci możliwość oglądania teledysków podczas jazdy, więc możesz sobie normalnie zgrać, masz dysk twardy w komputerze i możesz sobie puścić stary teledysk albo firmy jakieś tam i nie będzie ci się wyłączać. Do tego wszystkiego może stary do ciebie gadać, jak go odpalisz, na przykład siema czaja przy stojniaku. Masz otwieranie już takie M, zegary masz z Alpiny w zupełnie innym kolorze. Nie, sorry, nie słucham, co ty mówisz w ogóle. Nie wiem, co ty powiedziałeś teraz. Teraz już zaczynasz łączyć kropki, co że mama będzie w szoku, nie? Stary, co ja powiem, że ja samochodem... To jest mój samochód, jadę i powiem, że mam samochód? Jak to wygląda, zajebiście? Wcześniej był w srebrnym kolorze, tak jak masz tu we wnętrzach, ale uznałem, że czaja musi mieć albo biały, albo czarny. No. I to jest czarny kolor, ten sam, który był na A45 AMG. Mało tego wszystkiego. 3-litrowy diesel, nie 2-litrowy, więc na traski będzie kozak. No i dla ciebie miejsce, powiedziałbym, najważniejsze, czyli ma duży bagażnik. Łatwo się będzie nagrywać, bagaja. No i łatwo się będzie budzić sprzęta. No nie wiem, po raz pierwszy się chcę płakać trochę i z drugiej strony to jestem normalnie tak szczęśliwy i nie wierzę. Stary, wstawałeś. Ale furę, chłopie, to jest, jaka to jest fura, to wiesz, no ja nikt nie dostał takiej fury chyba, normalnie tak z dupy na YouTube. No nie. A ci w ogóle K7 FPV. Pewnie będzie na tam śpisy, jakaś rejestracja będzie, że nie do rajda na drodze, ale to jest tej fura. No, K7 FPV, siódemki ode mnie jak zawsze wzięte, a FPV to tak, wiesz, mocno od ciebie. No i chłopaki ją stare kleili, oni ją dostali w zeszłym tygodniu, w międzyczasie chłopaki byli u nas na torze jeszcze przez dwa dni. Stare, rozebrali to wszystko, skleili to wszystko. Dzięki, dziękuję wszystkim generalnie. Dzięki, muzy. I pikobelo. Teraz jeśli muszę do końca życia montować. I dupa, muszę. Nie no, jaram się. Jaram się stary, bo na YouTubie ludzie dawali różne fury. Ja rozdałem masę samochodów na YouTubie, tylko rozdałem samochody, wiesz, po 10, 20, 30, tam 60 tysięcy. Ktoś tam brał komuś jakąś furkę, ale to były takie auta, wiesz, bezpłciowe, nie? Tutaj jest fura na maksa doprana wyposażeniowo, przerobiona wizualnie, żeby była sztosem. Do tego wszystkiego nie poszliśmy na łatwiznę z 2-litrowym dieslem, których jest masa, tylko żebyś już, wiesz, mógł depchnąć 3-litrowy diesel, nie wiem ile jest koni, 280? Także stary, już taka doprana, to jedziemy nią do Pragi teraz. Nie no, ja ci mówiłem 100 razy, mama będzie w szoku. Ale nie mówiłem, że będzie zła albo coś w tym stylu. Będzie w szoku po tym, co ja robiłem dzisiaj cały dzień. Po tym. A to jest w ogóle, no. To nie naraz wszystko, nie? Najpierw zobaczy furę, a później zobaczy film. W filmie zobaczysz, co zrobiłeś dziarę, wydoiłeś krowę, 3,5 godziny jeździłeś MPK-iem. Stanąłem na rękach. Stanąłeś na rękach i wypiłeś kieliszek Tabasco. Odpadł w ogóle, stary, jeszcze się nie zapalił. O, nawet ma grzanie kiery, nie wiedziałem. No, chyba mu się podoba, tylko brakuje nam takiej amerykańskiej reakcji. Ale w szoku jest gość. No jestem w szoku, stary, ty mi kupiłeś furę. Dziękuję. Ale mi pasuje. Ale mi pasuje. Nie no. Przekocury stało to. Nie widać w telefonie, tam mi się wysiada prędkość. Kozak. Siema, no. Jak wam się podoba? Wiesz?
Fajny? No bardzo fajny. Mówię, że fajny. Wiecie, co tam pisze? Gdzie? Przemyt czaja. Illegal Light. Dostałeś od Wydy? No. Serio? BMW X3. Pierdzielisz! Ale fajny! Żartujesz sobie. Nie. Maria, a nie chcesz się zamienić? Siądę sobie tutaj i nie będę jakoś bardzo przeciągał na tym zakończeniu. Ja znajduję się w Los Angeles, jak pewnie widzicie za mną. Zapraszam was na mojego Instagrama, do którego teraz nazwa u góry, jeżeli chcecie śledzić, co tutaj w Los Angeles robimy. A chciałem nagrać to zakończenie parę tygodni później, żeby podzielić się z wami przemyśleniem, tak na świeżo, na chłodno, przepraszam, po paru tygodniach, kiedy Przemek już ma furę, ale powiem wam, że nie wymyśliłem nic mądrego. Jakbym jednym słowem miał określić to, co zobaczyliście w tym filmie i to, że kupiłem samochód za ponad 220 tysięcy dla mojego ziomala, a tym samym jakby pracownika, no to użyłbym słowa grubo, a jakbym miał użyć jednego zdania, to powiedziałbym grubo. Wbijajcie na mojego Instagrama, jeżeli chcecie, i wbijajcie też na Instagrama do Przemka, jeżeli was tam jeszcze nie ma. Przemo równo z wyjściem tego materiału wrzucił dla was filmik z X3, który pokaże to, co nagrywaliśmy w tym materiale, ale z jego perspektywy, z jego punktu widzenia, no i przede wszystkim pokażę wam również gotową X3 na zaśnieżonych polskich drogach. Dziękuję jeszcze raz, bardzo serdecznie was pozdrawiam. No i kurde, tak sobie siadłem i przemyślałem, no to jest... To jest gruby temat, bardzo gruby temat wyszedł w tym odcinku. Jaram się. Jaram się fast!